Zapraszamy na audycję Głos z Krakowa. Mówi do Państwa profesor doktor habilitowany Janusz Kawecki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kolejne nasze spotkanie jest w Głosie z Krakowa kolejną audycją drugą, dalszym ciągiem tej sprzed tygodnia, w której rozpocząłem rozmowę z panem profesorem Kazimierzem Korusem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dziś kontynuując tę rozmowę, no trzeba jednak, panie profesorze, aby naszym słuchaczom przypomnieć w krótkim podsumowaniu, do czego doprowadzona, do którego momentu została doprowadzona ta nasza poprzednia rozmowa. Więc to jeszcze raz dzień dobry dla wszystkich tych, którzy słuchają. To, co było poprzednim tematem da się skrócić, naszej rozmowy, to da się skrócić w następujący sposób. Mówiliśmy o godności człowieka, a co za tym idzie o wolności sumienia i o prawie do tak rozumianej ich ochrony, czyli ochrony godności i wolności, która to ochrona, prawo do ochrony staje się w poezji Homera problemem centralnym. Od tej pory w historii kultury europejskiej, czyli od IX wieku, zachowywać się w sposób szlachetny, czyli w sposób uznający, że każdy człowiek ma swoją godność i w związku z tym, że każdy człowiek ma swoją godność, jeżeli kogoś obrażę, to nic innego nie masz do wyboru, jak rozważyć w swoim sumieniu i powiedzieć, a jeżeli zbłądziłem słabością serca, skłoniony pragnę to wszystko naprawić i wykup dać niezmierzony. Słowa Agamemnona od 40 lat, mającego do 20-latka Achillesa, którego przecież obraził i on, głównodowodzący, prosi go o przebaczenie. Czyli człowiek szlachetny to człowiek, który umie prosić o przebaczenie, ale też umie przebaczać i dlatego nazwany jest estros, a równocześnie i dikaios, sprawiedliwy. Godność takiego człowieka zewnętrzna czy też społeczna mierzona będzie miarą zdolności do proszenia o przebaczenie i przebaczania i tak już pozostanie na stałe. Na tyle jesteś człowiekiem, na ile masz zdolność wybaczania, inaczej jesteś nieprzydatny. Nie pokazuj się społeczeństwie, siedź gdzieś daleko. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, można stwierdzić tak, chcesz zachować swą godność, umiej rozważyć w sercu swoim, w sumieniu swoim, własne postępowanie, swoje postawy. Tu takie pojawiają się też i przybrzmienia. Enfrezi noein, to takie wyrażenie jest enfrezi noein. W swoim sercu rozważ, zastanów się. Umiej gniewać się na siebie, umiej odczuwać wstyd. Po prostu wtedy jesteś człowiekiem. Nie, że nigdy nie błądzisz, tylko że umiesz się wstydzić, że zbłądziłeś. No właśnie, i to było to podsumowanie poprzedniej naszej rozmowy, a w tej rozpocznijmy od 7 wieku przed Chrystusem. Tak, najpierw usprawiedliwię się, że rzeczywiście może zbyt długo zatrzymałem się na początku królewskiej kultury, ale przecież wszystkie pokolenia potem przejmują sposób myślenia homerowy. I dla przykładu wymienię tylko Hezjoda jako twórcę toposów 5 wieków rozwoju ludzkości. Jeszcze raz powtórzę, Hezjod, w VII wieku. Przenosimy się do sytuacji zupełnie innej. To już nie arystokrata, to chłop pracujący na roli. Pisze tekst zachowany do dzisiaj, 800 wierszy, mamy pełny tekst. Pod wpływem rażącego, niesprawiedliwego wyroku sędziów zadaje tytuł temu tekstowi Prace i dni i pisze, opisuje tam zarys dziejów ludzkości. Obrazowo przedstawia fazy rozwoju tej ludzkości. Zaczyna od Złotego Wieku, w którym ludzie żyli jak bogowie doskonali byli, a kończy na ostatnim pokoleniu ludzi, wśród których los go zmusił żyć i przeklina rzeczywistość, w której żyje. Personifikuje pojęcie wstydu i sumienia. To są już boginie Aidos i Nemesis. I dowodzi, że te dwie piękne boginie porzuciły ziemię, ponieważ ludzie przestali czcić rodziców, udzielać gościny przyjaciołom, dotrzymywać przysięgi,
Przestali mieć wzgląd na to, co dobre i sprawiedliwe. Przestali też żyć w pokoju, gdyż, i tutaj zacytuję dokładnie ten tekst, gdyż jeden niszczy miasto drugiego. Nie ma już nikt wstydu przed szkodzeniem lepszemu od siebie. Warto to powtórzyć. Nie ma nikt wstydu przed szkodzeniem lepszemu od siebie. Pojawia się wszechpotężna zawiść. Oj, obraz jej jaka jest. Czym jest zawiść? Przymiotniki charakterystyczne. Jest gorzka, złolubna, o obrzydliwym spojrzeniu. Wiersz 195. Dlaczego wybrałem ten tekst? Bo tu pojawia się poczucie społecznego sumienia i wstydu społecznego. W Iliadzie indywidualnie, tu już społecznego. Okazuje się, że cechą całego pokolenia czasu Hezjoda jest właśnie brak sumienia i wstydu. Jednym słowem, bezwstyd. Od zła, pisze poeta, to jest znowu, cytuję wiersz 200, już żadny nie będzie obrony. Zostaną już tylko smutne cierpienia ludziom nieśmiertelnym. No właśnie, jak wobec tego temu zaradzić, to zło pleniące się wokoło? Nawiązał do Hezjoda Solon. Przenosimy się zatem do wieku VI, jak Państwo pamiętacie go jako archonta z roku 594, to łatwo sobie skojarzycie tę postać. Otóż to był właściwie twórca demokratycznego myślenia o społeczeństwie. Zło, jego zdaniem, rodzi się z pogwałcenia wszelkich praw i zaślepienia społecznego. A społeczne i jednostkowe sumienie to nic innego, i to jest, znowu sięgnę do oryginału, pozwólcie Państwo, jak serce mocne. A więc jeszcze raz, a społeczne i jednostkowe sumienie to nic innego jak serce mocne. Aby wpaść w zaślepienie i przesył i we wszelkiego rodzaju zła, trzeba najpierw kazać w piersiach swych zamilknąć sercu mocnemu, to są jego słowa. Każdy z nas ma serce mocne. Dlaczego zatem milczy, kiedy dzieje się zło? To jest jego pytanie. Serce mocne to prawość, ład wewnętrzny, to sumienie, które kontroluje i zarazem dba o równowagę postępowania zarówno jednostki, jak i obywatela, jak i całości. Dlatego Solon po latach później z dumą powie, że nie tylko dał władzę ludowi, ale z władzą przydał mu godności. A przede wszystkim wolnością obdarzył i ładem sprawiedliwym, łącząc w ten sposób wszystkich mieszkańców. I też pozwoli tutaj pan profesor przytoczyć dokładnie fragment 4. Praworządność bowiem więzy ludziom występnym nakłada, gładzi nierówność, pychę przyćmiewa, przesyt usuwa, sprawia, że więdnie kwiat zaślepienia wyrosły. Ładne wyrażenie. Czyny zuchwałe nad miarę kończy. Kres wyznacza czynom powstałym z niezgody, gniewu, co właśnie nieszczęsnej się zrodził. Uśmierza i wszystko dzięki niej wśród ludzi słuszne jest i roztropne. I to właśnie od jego czasu myśli społecznej rozpoczyna się myślenie, które w demokracji ateńskiej, czyli już nie przeniosimy się do wieku 5 i 4, będzie nazywane polisowe, czyli byśmy dzisiaj powiedzieli państwowe. I myślenie było takie, w wieku 5 i 4, generalizuję teraz, jeżeli będziesz miał sumienie jakie? Prawe, to zrób wszystko, aby twoje miasto, państwo, twoja polis była szczęśliwa. I nie martw się, ty też będziesz szczęśliwy. No właśnie, panie profesorze, słucham tych cytatów przywoływanych i zaraz mi w myśli pojawiają się te słowa, które słyszeliśmy w Skoczowie od ojca świętego Jana Pawła II, kiedy do nas mówił: Polska potrzebuje ludzi prawego sumienia. Niektórzy zaczęli to inaczej rozumieć, a przecież prawe sumienie to właśnie tu jednoznacznie wyraźnie. Mądrość Ateńczyków, mądrość, która karmiła się już wiekami, już mamy za sobą 300 lat myślenia o sumieniu prawym, o życiu godnym, a przede wszystkim życiu szczęśliwym. No właśnie, Solon przywołany tutaj przez pana profesora, ale nie tylko Solon, prawodawca, ale... Słusznie, padnę panu profesorowi słowo. Ma pan w to rację. To słuszne tutaj, słusznie, czy należy się uzupełnienie. Przecież nie tylko on.
Przecież każdy z nas wie dobrze, że szósty wiek to jest wiek tych filozofów, których nas uczyli w szkole. To, co pan profesor dużo mało co by powiedział, mi z serca wybrał. Mamy Talesa, Anaksymandra, Anaksymenesa. To jest wielki ruch filozoficzny, ale wśród tych filozofów, przyjaciół mądrości, filozofoj, znajduje się Pitagoras. I o nim może parę słów bym chciał powiedzieć. Mianowicie Pitagoras rozpoczyna budować szkołę myślenia. To jest taki rodzaj myślenia, które ma wyrazisty cel. Spróbuj ukształtować nie tylko filozofa, ale przyszłego polityka. I na zachowanych fragmentów, a fragmenty niestety mamy rozrzucone, są później, to jest wielki problem filologiczny, ale załóżmy, że rekonstruujemy tamte czasy. Otóż zachowany został tekst Złota Pieśń Pitagorejczyków. Ogólnie uczeni datują na 5-4 wiek, czyli czasy demokracji ateńskiej. Już jesteśmy o 100 lat po Solonie, ale bardzo blisko jego sposobu myślenia. I w tym tekście chciałbym, żebyście Państwo razem ze mną jeszcze raz posłuchali, o czym Pitagorejczycy uczyli, jak Pitagoras w tej szkole nastawiał przyszłych polityków i filozofów do życia codziennego. To jest tekst, który każdy z nas może przeczytać. Profesor Jan Legowicz wydał kiedyś filozofię starożytnej Grecji i Rzymu. To są wybrane teksty z historii filozofii. Tam strona 65 i 66. Pisze tak, czy śpiewają Pitagorejczycy tak, albo pisze Pitagoras tak. Z tym, że w cudzysłowie proszę słowo pisze ująć. Niech sen nie spocznie na twych zmęczonych powiekach, zanim nie przejdziesz w myślach poszczególnych uczynków dnia minionego. W czym źle postąpiłem? Co wykonałem? A co opuściłem z mych powinności? I tak od początku do końca badaj kolejno wszystkie uczynki i złych żałuj ze skruchą, a z dobrych się raduj. W tych rzeczach musisz usilnie się ćwiczyć, o tych rozmyślać. Te musisz pokochać. One zaś cię utwierdzą na drodze do boskiej cnoty. Rozważ to wszystko. Za najwyższego przewodnika obierz dla siebie rozum, dar bogów. Kiedy zaś rozłączysz się z ciałem i ulecisz w przestwór eteru, staniesz się nieśmiertelny, nieskazitelny jak Bóg i niepodlegający już śmierci. Słucham tego cytatu i znowu powiedzieliby na przykład współcześni, że jest to myślenie idealistyczne, ale to jest właśnie odpowiednik naszego rachunku sumienia. Jak patrzę na świętych, na ich żywoty, to jakże oni swoje życie kształtowali właśnie codziennym rachunkiem sumienia, tak realizowanym. Tak. Chętnie bym zgodził się tu z panem profesorem, tylko przeszkadza mi zawsze to takie zbyt łatwe przenoszenie rachunku sumienia chrześcijańskiego z pierwszego wieku po Chrystusie do piątego wieku przed Chrystusem. Tu trzeba uważać, jest pewne niebezpieczeństwo. Dodam, że z tym idealizmem to nie jest tak dobrze, bo idealizm tych pierwszych polityków, wykształconych przecież przez Pitagorasa, padł. Poniósł bardzo szybko klęskę i to zarówno w politycznej działalności natychmiast zostali wycięci, jak i w działaniach ich naśladowców. W V wieku jeszcze może do czasów objęcia władzy przez Peryklesa, czyli zaryzykuję, do roku 461 możemy mówić o przewadze myślenia idealistycznego. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jeszcze mamy wielkie postacie, mamy jeszcze Aeschylosa, mamy działającego mocno Sofoklesa, zresztą przyjaciela Peryklesa jeszcze, rodzący się ruch filozoficzny. To wszystko, poszukiwanie prawdy, to wszystko jeszcze przydawało skrzydeł idealistycznemu myśleniu. Ale potem zapanowała korupcja, a najgorszy to relatywizm moralny. Protagoras ując to zasadę.
zasadą wiarą wszech rzeczy jest interes człowieka, bo prawda jest niepoznawalna. Czyli metoda, czy zasada Kalego, byśmy powiedzieli. Równocześnie zaczęła obowiązywać zasada inna, groźniejsza, ujęta przez sofistę Krytiasza. Rację ma ten, kto jest silniejszy. I obowiązywać zaczęło prawo silniejszego, które pozwalało miażdżyć godność każdego człowieka, jeżeli tylko był słabszy. I to prowadziło do rzeczy strasznych, bo znikczemniało duszę tych ludzi, tych, którzy byli silniejsi. I żeby nie być gołosłownym, żeby dać przypis, to obraz takiego nieludzkiego postępowania państwa ateńskiego zostawił historyk Tukidydes, przedstawiając w dialogu meleńskim, tu dla tych, którzy lubią dokładny przypis, 5 księga, 84 rozdział, w jak pełny, pogardy sposób rozmawiali posłowie ateńscy potężnych Aten z mieszkańcami małej wysepki Melos, którzy nie chcieli się poddać niewoli wielokrotnie silniejszego państwa. A Ateńczycy powiedzieli, jesteśmy silniejsi, macie słuchać. Na to usłyszeć odpowiedź nie. Wszystkich musieli wyciąć, jak sami się tłumaczyli, mężczyźni padli, kobiety i dzieci sprzedane w niewolę. Degradacja demokracji ateńskiej pogłębiła jeszcze wojna ze Spartą. Ona znana jest wszystkim nam jako wojna peloponeska z 431 do 404. I pomimo nawoływań poetów, wcześniej jeszcze Arcylosa, ale później Sofoklesa, Eurypidesa, czy komediopisarza Arystofanesa, pomimo działalności idealisty Sokratesa, zwyciężył relatywizm i moralne zło. A wstyd i sumienie, pozwólcie państwo, że przypomnę Hezjoda, opuściły demokratyczne państwo. No właśnie, te opisy pokazują wyraźnie, że historia również się powtarza. Warto z tych opisów skorzystać, spoglądając na to, co się współcześnie dzieje. A może jeszcze dokładniejsze zapamiętanie tego byłoby, gdyby jakieś przykłady, chociaż jeden. No przykładem niech tu będzie zachowanie lekarzy. Oni brali udział w tych czasach, w czasach wojny peloponeskiej, w morderstwach, zwłaszcza bogatych ludzi, ponieważ ci nieopatrznie zapisywali majątek swoim bliskim. To na ich prośbę, tych bliskich, niby lecząc bogatego pacjenta, na przykład z niestrawności, mordowali. Degeneracja była oczywista. Najlepiej znamy ich zachowanie dzięki komedii. I tutaj taki konkretny przykład. Na pytanie, dlaczego Teodoros umarł, taki bogaty, otoczony lekarzami, odpowiadano mniej więcej tak, bo krewni śmiertelnie zachorowali na jego majątek. Właśnie, ale to zło, tak pokazane, zapewne wywołało sprzeciw ludzi prawych, którzy przecież też byli w tym środowisku. Na reakcję rzeczywiście prawdziwych lekarzy, czy lekarzy z sumieniem, nie trzeba było długo czekać. Świeży i bardzo normalny oddech wnosi znana państwu szkoła Hipokratesa. O pismach może tej szkoły to odeślę do literatury przedmiotu, zwłaszcza do tekstu dostępnego w języku polskim profesora Turasiewicza, który w literaturze greckiej dał pełny opis Corpus Hippocraticum. Otóż z tej szkoły, jak wszyscy wiemy, wywodzi się przysięga zwana Hipokratesową, choć najprawdopodobniej jej autorem Hipokrates nie był. Jest rzeczą znamienną, że jest jej jedną z pierwszych zasad, jest sformułowanie, że lekarz ma leczyć, a nie szkodzić zdrowiu i życiu pacjenta. Jest to po prostu zapewnienie, że lekarz nie ma złych intencji i nie jest przestępcą. Trochę się dziwimy, dla nas sprawa dość oczywista i w przysiędze, nazwijmy to elegancko, abundantna, czyli niepotrzebna. Ale w świetle tych haniebnych praktyk z V i IV wieku, tych haniebnych praktyk mordowania pacjentów, zwłaszcza bogatych, wydaje się takie zapewnienie zasadne. Chodziło o przywrócenie godności zawodu lekarza. Godność lekarza oparł autor przysięgi o czystość moralną i głęboki szacunek do bogów, na których składa przysięgę, czyli na Apolona, Asklepiosa, Hygieję, Panakeję, stąd Panaceum i na wszystkich bogów oraz boginie. W przykładzie popularnym profesora Turasiewicza najważniejszy moim zdaniem pasus brzmi tak. Przysięgam wobec tych bogów,
zachować czystość moralną i pobożność zarówno w życiu prywatnym, jak i w praktyce lekarskiej. I teraz pominę już Państwu analizę tekstu oryginalnego, ale dodam, bo nie byłbym sobą, gdybym nie dostarczył Państwu przyjemności i przetłumaczył to dosłownie. Jak wygląda ta przysięga w dosłownym tłumaczeniu? Argumenty pomijam, te czysto filologiczne. Otóż w moim tłumaczeniu i dosłownym ta część przysięgi brzmi tak. Przysięgam wobec tych bogów dokładać usilnych starań, aby żyć święcie, hagios, hagiografia stąd, i w zgodzie ze swoim sumieniem, prawem obyczajowym, czyli hozios. Mówiąc inaczej, lekarz niedotrzymujący przysięgi jest pozbawiony sumienia i wstydu. Właśnie, jakże często, i znowu odnoszę się do współczesności, nawet w środowisku akademickim składają ci, którzy uzyskają pierwszy stopień naukowy doktora, przysięgę, ślubowanie. I ślubują, będą poznawać prawdę, głosić prawdę, a potem, gdy tę prawdę trzeba głosić, chowają się, ukrywają, albo nawet wręcz przeciwnie, zaprzeczają tej prawdzie, chociaż ona jest udowodniona. Jakże... Wpadnę w słowo. Po łacinie to jest tak. Non ad vanam captandam gloriam, czy nie dla próżnej sławy, sed ut magis veritas propagetur, lecz będę się starał, aby bardziej prawdę rozpowszechnić. I to, co pan profesor tutaj zauważył, jest istotnego, że stąd czerpie się tak jak u tych lekarzy. Tak samo czerpiemy my, profesorowie, czerpiemy swój autorytet i wykorzystują autorytet profesora, który składał przysięgę na prawdę, żeby teraz formułował wszystko to, co jest poza prawdą, co jest zwykłym mniemaniem albo wręcz kłamstwem. Patrzę znowu na ten nasz zegar. Jeszcze troszeczkę czasu mamy, ale warto może, zbliżając się ku podsumowaniu, właśnie takie refleksje podsumowujące z tamtego okresu i przeniesiemy je później już w ostatnim zdaniu do współczesności. Może zacznijmy znowu od Homera, jeżeli pan profesor pozwoli. Więc w epoce Homera wolni Grecy wolność człowieka widzieli w jego godziwym życiu, w skłonności do proszenia o przebaczenia i otwartości w przebaczaniu. Jesteś człowiekiem szlachetnym, arystokratą, mówili, jeżeli tak umiesz postępować. Stąd później u nas w tradycji polskiej jest arystokracja ducha. Prośba o przebaczenie odwołuje się do rozważania w swoim sercu, inaczej sumieniu swojego czynu, świadomego uznania swojej winy i poczucia wstydu oraz pragnienia zadośćuczynienia z nawiązką i ponownego otwarcia swojego serca na przyjaźń czy miłość. Człowieka przyjmującego przeprosiny nazwano wielkodusznym. Miał wielkiego ducha, megathymos, co należy dosłownie tłumaczyć o wielkiej, przestronnej, niezaciśniętej gniewem, zniewolonej pychą duszy. To w odniesieniu do człowieka, a w odniesieniu w wymiarze społecznym? Społeczny wymiar sumienia i wstydu, bo od homerowych czasów oba te pojęcia były nierozerwalnie złączone, doszedł, jak o tym już wspominaliśmy przecież, w VII wieku Hesiod, a polityczny Solon, który oparł je nie na prawie obyczajowym jak Hesiod, ale na prawie stanowionym. Model idealnego polityka, filozofa buduje szkoła Pitagorasa, która zobowiązuje go do codziennego rachunku sumienia, krytycznego rozważania swoich czynów. Bardzo szybko idealny jednak jego obraz, przyznajmy to, załamuje praktyka polityczna i codzienność życia poddanego, jak mówi Solon, zyskowi, chciwości, zaślepieniu. Bezwstyd przechodzi do życia społecznego, a prawo, jak już to też mówiliśmy w demokracji, zwłaszcza ateńskiej, prawo silniejszego, totalny relatywizm moralny, odbija się też i w życiu ludzi poszczególnych zawodów, jak lekarzy, oszustów, zbrodniarzy wreszcie. No właśnie. I panie profesorze, a teraz takie przesłanie główne, które warto chyba też podać, to zapewne odpowiedź, że w każdym pokoleniu
powinno się mieć ideały, do których powinniśmy dążyć, a nie zgadzać się na to, że jest źle, wobec tego tak zmieniajmy nawet i to prawo stanowione, aby dostosować się do tego zła. W tym miejscu, do tych ideałów sięgając, gdybyśmy tak... Warto być? Trzeba to w przesłaniu ogólnym powiedzieć, czy warto być idealistą. Choćby ideały twoje sięgały bruku, to pozwólcie państwo, że odpowiem słowami księdza Józefa Tischnera, który przez nas wraz ze studentami zresztą był pytany wielokrotnie: księże, no jak to jest? Jest tyle zła na świecie. Nie lepiej by było, mniej by tego było zła, gdybyśmy się zgodzili na to, że przewrotni ludzie, chciwi, będą ideałem. Czy tak to ma być? Czy ideał mają kształtować rzeczywistość? No, jak to ma być? I wtedy Tischner odpowiedział krótko. Myślę, i znowu cytat, że na świecie dzieje się wiele niedobrych rzeczy, ale byłoby tych rzeczy jeszcze więcej, gdyby nie ideał był normą rzeczywistości, lecz rzeczywistość normą ideału. I to jest budujące, panie profesorze, w tym całym spojrzeniu na tę demokratyczne Ateny i na to, co później się rozwijało, że gdyby nie ideał był normą rzeczywistości, lecz rzeczywistość normą ideału, byłoby ciężko żyć na tym świecie. I tym podsumowaniem serdecznie dziękuję panu profesorowi za to już drugie spotkanie w Głosie z Krakowa. Myślę, że budujące dla naszych słuchaczy. Przypomnę, że naszym gościem również dziś był pan profesor Kazimierz Korus z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również z Polskiej Akademii Umiejętności. No, a was, drodzy przyjaciele, no jak zwykle za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże! Była to audycja Głos z Krakowa. Mówił do państwa profesor doktor habilitowany Janusz Kawecki. Kochana rodzina Radia Maria, jak już od kilku lat, tak również w tym roku, w pierwszą sobotę miesiąca września, dziękczynienie w rodzinie, tutaj w Toruniu. Będą zespoły piękne, będzie służba zdrowia, o tym wszystkim będziemy mówić, ale będzie też reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego z przepięknym widowiskiem. Widowisko historyczne Artus Polonie z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wojsko Polskie, ten zespół jest przynajmniej tak dobry jak Śląsk, a może nawet lepszy. Trudno mi jest powiedzieć, proszę państwa, jeden i drugi jest przepiękny, ma trochę inny charakter. Zależy dla kogo. Jedni wolą Śląsk, drudzy ten zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego. Oczywiście wstęp wolny. Zapraszamy. Zaczniemy chyba już gdzieś około godziny 10. Mówię o tym, żebyście już państwo planowali. Oczywiście 1 września jesteśmy na pielgrzymce u świętego Józefa w Kaliszu. Modlimy się za rodziny, o rodziny. Dziękujemy wam wszystkim za współpracę. Dziękujemy za zorganizowanie przepięknej pielgrzymki 25. już na Jasną Górę. To wy ją organizujecie. Wy wszyscy. Tylu organizatorów. Było przepięknie. Powiem, że obawiałem się, że będzie dużo mniej ludzi, bo tyle różnych spraw religijnych, tych zgromadzeń religijnych. I mówię, boję się, czy przyjadą. A wy jednak przyjechaliście. I to tak licznie. Proszę państwa, na drugi rok, też druga niedziela lipca, już myślmy teraz. Już myślmy wszyscy teraz. Zgromadźmy się wszyscy u Matki Bożej. Więcej niż kiedykolwiek. Ale teraz pomyślmy już o 1 września w Kaliszu i o 3 września dziękczynienie w rodzinie tu w pierwszą sobotę miesiąca. Program szczegółowy podamy jeszcze. Będzie pięknie. Oh.
drodzy Państwo, i rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Oczywiście jesteśmy przekonani, że te dni, które teraz przeżywamy, przejdą do historii naszej ojczyzny, bo to jest wizyta Ojca Świętego Franciszka, ale także i Światowe Dni Młodzieży, które przecież nie odbywają się tak często właśnie w jednym kraju, a u nas 25 lat temu ostatnie, no i teraz te następne. I dzisiaj też historyczna, myślę, msza święta na Jasnej Górze. Przewodniczy ojciec święty Franciszek i okazja to 1050-lecie chrztu Polski. Teraz z moim gościem pierwszym jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, którego bardzo dobrze znamy i witamy. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam. I chciałbym tak, bo będę dzisiaj miał kilka jeszcze rozmów, bo myślę, że ten temat wizyty będziemy chcieli jakoś podkreślać bardzo mocno, szczególnie w naszym radiu, gdzie towarzyszymy Ojcu Świętemu wszędzie, gdzie się udaje na świecie. I dzisiejszy moment, właśnie msza święta na Jasnej Górze, taki wymiar, bym powiedział, i historyczny, ale też i wymiar taki duchowo-emocjonalny, bym powiedział, bo mówimy, duchowa stolica Polski, tam bije serce Polski najmocniej, osoba świętego Jana Pawła II. Jak ksiądz profesor dzisiaj przeżywał to właśnie spotkanie z Ojcem Świętym na tym miejscu ważnym Polski? Rozpocząłbym może od końca, to znaczy od słów księdza prymasa Wojciecha Polaka, który przypomniał, że w pewnym sensie, tak jak zresztą to wielokrotnie w ciągu minionego roku podkreślaliśmy, te uroczystości tegoroczne i ta msza święta na Jasnej Górze także jest pewnego rodzaju rekompensatą za to, czego nie byliśmy w stanie przeżyć dokładnie w milenium, w roku 1966. Ksiądz prymas mówił o pustym tronie papieskim, który był wtedy przygotowany na Jasnej Górze. Wiemy, że Paweł VI nie mógł przybyć do Polski ze względu na reżim komunistyczny, który mu uniemożliwił. No i w jakimś sensie myślę, że wszyscy przeżywając tegoroczne obchody 1050. rocznicy chrztu wracamy, to znaczy przynajmniej część naszego społeczeństwa, to pokolenie, które chociażby mgliście wspomina sobie tamte wydarzenia, wracamy wszyscy do tamtych wydarzeń, a więc to jest, można powiedzieć, rekompensata za to, czego nie dane nam było wtedy przeżyć. To taka pierwsza refleksja. No druga refleksja, kolejny papież, który staje na Jasnej Górze, oczywiście znamy wszyscy doskonale związki świętego Jana Pawła II z Jasną Górą. Wiemy doskonale, jak wiele słów bezcennych zostawił nam na tej Jasnej Górze. Ja sobie z przemówienia papieża Franciszka wydobyłem między innymi takie zdanie, w którym powiedział, że Maryja jest przestrzenią wolności zachowanej od zła. I tutaj oczywiście przypomniały mi się niezapomniane słowa Jana Pawła II, który mówił właśnie, że tu na Jasnej Górze, tutaj zawsze byliśmy wolni. No więc kojarzą się pewne słowa, kojarzą się pewne fakty, kojarzą się pewne zdarzenia. Imponujący był ten obraz Morza Pielgrzymów, który przybył na Jasną Górę. Myślę, że to jest wyraz niezwykle cenny, niezwykle ważny. Tu nie chodzi o statystykę w moim odczuciu, ale chodzi właśnie o przywiązanie narodu polskiego do Kościoła. I zauważmy, że to jest przywiązanie ponademocjonalne, ponadosobowe. To jest przywiązanie i związek z Kościołem, który zawdzięczamy niewątpliwie świętemu Janowi Pawłowi II. I mówię to z całym przekonaniem, że zawdzięczamy ten związek, to żywe przylgnięcie do Kościoła świętemu Janowi Pawłowi II. Bo powiedzmy sobie szczerze, przed Janem Pawłem II, za pontyfikatu Jana 23, Pawła VI, z różnych względów ten kontakt z Rzymem, ten kontakt z Kościołem Powszechnym był bardzo teoretyczny, czy bardziej teoretyczny. Był oczywiście na płaszczyźnie sakramentalnej, ale na płaszczyźnie poznawczej, egzystencjalnej był niewątpliwie bardzo nikły. Od Jana Pawła II my żyjemy Kościołem Powszechnym i okazuje się, że właśnie przyjeżdża, jak pisał jeden z publicystów katolickich, przyjeżdża nasz papież z Niemiec do Polski, mowa o Benedykcie XVI. Byliśmy wtedy tłumnie zgromadzeni na placach i ulicach, by przywitać Benedykta XVI, by wyrazić mu naszą miłość i zarazem nasz entuzjazm do Kościoła. Przybywa biskup Rzymu, papież Franciszek, wyrażamy podobny entuzjazm, wyrażamy podobne przylgnięcie do Kościoła i myślę, że to trzeba koniecznie zauważyć, tę wiarę i przylgnięcie do Kościoła, które zostało zamanifestowane.
Też wierzę, profesorze, taki obraz nam się dzisiaj bezpośrednio łączy z Ewangelią nam przy świętej, że Jasna Góra stała się taką narodową kaną, prawda, galilejską, bo patrzymy obecność oczywiście Ojca Świętego, ale księży biskupów, obecny prezydent, obecny prawie cały rząd, parlamentarzyści, no i naród. I naród właśnie zjednoczeni, tak jak właśnie wtedy, pod tutaj patronatem oczywiście Matki Najświętszej Królowej Polski. Tak, oczywiście to jest niezwykłe wydarzenie, kiedy spojrzymy na przedstawicieli rządu polskiego i przede wszystkim na parę prezydencką, na ludzi, którzy nie tylko są obecni na tej mszy świętej, ale zauważmy, że oni są aktywnie obecni. To są katolicy nienominalni, nie katolicy, którzy zostawiają swoje sumienia w gabinetach swoich biur i urzędów czy Pałacu Prezydenckiego, ale to są katolicy, którzy rzeczywiście żyją w komunii z Chrystusem. I to trzeba bardzo mocno też podkreślić, że właśnie mamy możliwość doświadczać takiej sytuacji, że mamy takie świadectwo płynące z ich strony. Obecność oczywiście Episkopatu Polski, naturalna, oczywista, ale przecież także wyrażająca wielkie dzieje ostatnich kilkudziesięciu lat, spoglądając na twarze księży biskupów, kiedy widziałem z jednej strony twarz przewodniczącego Episkopatu Polski, widziałem twarz bardzo młodego księdza prymasa, a z drugiej strony gdzieś księdza kardynała Gulbinowicza, no to właśnie, no to przecież się tworzą tutaj przeróżne skojarzenia i to jest zapis dziejów Kościoła Polskiego bardzo, bardzo cenny. No i naród, o którym już wspomniałem, bo ta obecność przecież rzesz wiernych to jest obecność narodu. To jest faktycznie wielkie zbiorowe wyznanie wiary i przywiązania do Kościoła i na to trzeba mocno, myślę, zwracać uwagę. Tak, no i ciągle zachęta do naszych słuchaczy, do wiernych, żeby bardziej słuchali tego, co mówi Ojciec Święty, niż słuchali tych, którzy, przepraszam, komentują, prawda, chociaż chcemy komentować też i te wydarzenia, ale jednak warto serca też teraz otwierać. Tak, oczywiście. Ja myślę, że warto chociażby skupić się na wczorajszym też przemówieniu, tym oficjalnym na Wawelu, które myślę, że jednoznacznie rozwiało te próby przekazu przedpielgrzymkowego, które sugerowały niektóre media liberalne, lewicowe, te, które, no powiedzmy sobie szczerze, z Kościołem niewiele mają wspólnego. Ja sobie tak notowałem, zresztą wszyscy znamy te fragmenty przemówienia papieża Franciszka, ale zauważmy, była mowa o pamięci i tożsamości, właśnie o konieczności budowania tożsamości narodowej. To, o czym wielokrotnie mówimy w naszym kręgu, mówimy w naszym gronie, że bez tej tożsamości my nie jesteśmy Europejczykami. My jesteśmy w pierwszym rzędzie Polakami i dziedzictwo wobec naszej kultury sprawia, że możemy w pełni czuć się Europejczykami, będąc przede wszystkim Polakami. Papież Franciszek mówił o dziedzictwie świętego Jana Pawła II, o tym, że jest to człowiek, który był inicjatorem i promotorem Światowych Dni Młodzieży. I to jest oczywiście bezcenna sprawa. Mówił dalej o życiu, o wartości tego życia. To jest znowu ogromna sprawa, dlatego że przecież wiemy, że znowu w Polsce rozpoczyna się batalia o bezwzględną ochronę życia poczętego. Padły jednoznaczne słowa. Tu nikt nie może mieć najmniejszych wątpliwości, że życie ludzkie jest tylko częściowo chronione, że jest tylko częściowo wartością jakiegoś momentu. Była mowa o tym, że dziecko jest darem, a nie ciężarem dla rodziny, że ono powinno być przyjęte. Bardzo cenne były słowa o praktyce społecznej odczytywanej według kryterium pomocy rodzinie najsłabszej, najuboższej. No myślę, że nie trzeba tutaj wielkich skojarzeń, żeby dostrzec, że ta polityka w Polsce od pewnego czasu jest realizowana. Te symboliczne 500+, no myślę, że nawet w umysłach i sercach największych krytyków i największych oponentów, no nie dadzą się jednak potraktować inaczej, jak właśnie pomoc rodzinie najsłabszej, najuboższej. I wreszcie, no te słowa, które budziły najwięcej może jakichś emocji
przed przyjazdem papieża, którego oczekiwano tutaj jakiejś wykładni, no niezwykle, niezwykle specyficznej i trudnej dla Polski, mianowicie słowa o emigrantach. No właśnie o emigrantach. Papież mówił o emigrantach, najpierw mówiąc o konieczności rozpoznania przyczyn, dla których ludzie emigrowali z Polski. I to jest temat, na który przecież też wielokrotnie zwracamy uwagę. A dalej mówił o przyjmowaniu emigrantów, którzy przybywają do Europy, przybywają także, czy mogą przybywać do Polski z racji wojny i głodu. I rzecz bardzo ciekawa, dzisiaj w procesji, jak mogliśmy zaobserwować na Jasną Górę, szła rodzina takich właśnie emigrantów. Dokładnie takich emigrantów, którzy uciekli przed wojną z Donbasu i uratowali swoje życie w Polsce. Gdybyśmy chcieli przedstawić pochód tych rodzin uciekających z Ukrainy, tych, którzy przybyli do Polski z Czeczenii, to myślę, że uroczystości jasnogórskie trwałyby do tej pory, gdyby ci ludzie szli po prostu w pochodzie, prezentując swoje biografie. I myślę, że to jest, że to są właśnie no, przykłady tego, że nauczanie papieskie zdecydowanie zostaje, jeżeli tak można z uśmiechem powiedzieć, w nurcie nauczania powszechnego Kościoła, które znamy od lat. Natomiast ono absolutnie nie odpowiada temu nauczaniu gazetowemu czy nauczaniu niektórych mediów liberalnych i lewicowych, które próbują przedstawić nam neonauczanie Kościoła jako rzecz no, po prostu zupełnie oryginalną i odbiegającą od tradycyjnego nauczania kościelnego. No, przed nami jeszcze bardzo też mocne momenty tych Światowych Dni Młodzieży, ale można powiedzieć, że profesorze, że Ojciec Święty teraz też przeżywa taki skrócony kurs historii Polski, bo wczoraj Kraków, Wawel, na pewno przy tej okazji dowiadywał się o początkach państwa polskiego. Dzisiaj Jasna Góra, więc dalszy etap. Jutro, prawda, jest no, współczesna historia Auschwitz. Dzisiaj także ten krzyż z dębu ściętego dokładnie w 966 roku, jak tutaj wierzymy dendrologii, która wskazuje tak dokładnie nawet takie daty, jeśli chodzi o drzewo. Więc to są takie symbole, które jednak pozwolą pewnie Ojcu Świętemu tę naszą historię sobie przyswoić. Też słyszałem gdzieś, że przygotowując się do tej pielgrzymki czytał dużo o Polsce, bo chciał mieć po prostu też pewną taki, no, wejść w ten klimat, prawda, naszej historii, naszej teraźniejszości. Ja myślę, że bardzo dobrze, że tak się dzieje i tak powinno się dziać. Wiemy doskonale, jak Jan Paweł II przygotowywał się do swoich pielgrzymek. Uczył się języka, uczył się, zapoznawał się z kulturą, zapoznawał się z historią. I zresztą no, dzięki temu był też postrzegany w tych poszczególnych państwach, krajach jako swój człowiek, jako Hiszpan dla Hiszpanów, Brazylijczyk dla Brazylijczyków, choć oczywiście pozostał przede wszystkim w sposób naturalny Polakiem. Bardzo dobrze, że papież Franciszek zapoznawał się, czy zapoznaje się z tą historią Polski, bo myślę, że możemy w ten sposób zyskać w jego osobie no, promotora naszych spraw. My potrzebujemy oczywiście także w przestrzeni kościelno-politycznej takiej promocji Polski, dostrzegania wartości Polski, postrzegania, że chociaż Polska, tak jak to określał znowu Jan Paweł II w dniu swojego wyboru, jest dalekim krajem, wezwano mnie z dalekiego kraju, mówił, ale przecież jest, ale zarazem zaznaczył, że jest krajem niezwykle bliskim poprzez wiarę i tradycję chrześcijańską. I rzecz w tym, żeby właśnie także w Watykanie, także w Rzymie, także w Europie, w różnych gremiach stanowiących, postrzegano Polskę jako kraj, który nie jest krajem drugiego rzędu, który nie jest krajem o jakiejś nikłej kulturze, ale który jest właśnie krajem, który ma z czego się szczycić, ma czym się szczycić. I to nie tylko jest kwestia świętych, którzy są oczywiście tutaj naturalni, którzy są wspominani też przez papieża Franciszka. Ale zauważmy, że no chociażby pobyt w Krakowie, ja zwrócę uwagę na jedną taką rzecz. Tam właśnie na architrawie rektoratu papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II znajduje się napis, na portalu znajduje się napis plus ratio quam vis. Stara zasada Polski Jagiellonów, która mówiła, że więcej umysłu, więcej racji racjonalnych, umysłowych niż siły.
taką zasadą Polska Jagiellonów się kierowała w dobie swojego rozkwitu. Bardziej zasada umysłu niż zasada siły. No przecież to jest niezwykle cenne dziedzictwo Polski, które należałoby przyjąć właśnie dzisiaj, w dobie konfliktów światowych, w dobie konfliktów politycznych, w dobie także tego terroryzmu. Gdybyśmy umieli racjonalnie, tak jak nasi przodkowie, jak Polacy, w dobie Polski Jagiellonu, w dobie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dobie myśli Pawła Włodkowica, Stanisława ze Skalbimierza, Jakuba Wójka i wielu innych, gdybyśmy potrafili rzeczywiście tak racjonalnie oceniać świat, jak oni to robili, gdybyśmy potrafili racjonalnie rozwiązywać konflikty, a nie generować je za pomocą pseudohaseł ideologicznych i zarazem stosowania siły, no mielibyśmy wówczas zupełnie inny świat. Oczywiście papież dzisiaj wspomniał na Jasnej Górze o krwi męczenników, o tym wielkim dziedzictwie polskiego narodu i przekonujemy się dosłownie w tych dniach, jak wiele znaczy właśnie krew męczenników. U początku dni Światowych Dni Młodzieży dostaliśmy informację z Francji o tragicznym mordzie dokonanym na księdzu Amelu, 84-letnim kapłanie sprawującym mszę świętą w jednym z kościołów normandzkich. Dzisiaj przychodzi wiadomość o nawróceniu na katolicyzm jednego z irańskich dziennikarzy, który właśnie pod wpływem tej śmierci nawraca się na chrześcijaństwo, nawraca się na katolicyzm. A więc to jest konkretna, współczesna ilustracja tego, jak wiele znaczy świętość, jak wiele znaczy męczeństwo. Polska jest krajem ludzi świętych, Polska jest krajem ludzi męczenników. Dobrze, że papież to odczytuje, dobrze, że papież to mówi wyraźnie, dobrze, że papież będzie to przekazywał także światu. Będziemy to dalej jeszcze śledzić poprzez nasze transmisje. Temat zresztą pielgrzymki papieskiej jeszcze nie kończymy, bo przed nami jeszcze jedna, druga rozmowa. Dziękuję bardzo, księże profesorze. Dziękuję za bardzo serdecznie. Ten czas. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bodkiewicz, pierwszy gość, pierwszy temat. Za chwilę kolejna rozmowa. Tematu pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Teraz przenosimy się do Krakowa. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Machniak. Witamy serdecznie księdza profesora, nie muszę więcej przedstawiać. I powiem tak, no ksiądz profesor, że tak powiem, idzie w krok za Ojcem Świętym Franciszkiem na ziemi krakowskiej, więc prosimy o informacje, o takie może jeszcze takie trochę pewne i myśli połączone z emocjami, które towarzyszą tej pielgrzymce, bo wiemy, że tutaj Ojciec Święty każdy punkt swojego dnia jakoś chce przeżyć w sposób szczególny. Jak to wygląda? Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rzeczywiście, no to są pierwsze kroki Ojca Świętego Franciszka, bo wczoraj, jak widzieliśmy, wylądował na lotnisku w Balicach. Wczoraj Ojciec Święty został przyjęty przez prezydenta Rzeczypospolitej, przez naszą panią premier, rząd polski. To było bardzo piękne na Wawelu. A potem spotkanie z biskupami, w którym no, nie uczestniczyliśmy, bo takie było życzenie Ojca Świętego, chciało porozmawiać z biskupami, tak żeby oni mogli czuć się swobodni, żeby mogli z Ojcem Świętym rozmawiać. I o 9 Ojciec Święty nawiązał do tradycji spotkań Jana Pawła II z młodzieżą, która gromadziła się i z krakowianami, którzy gromadzili się na Franciszkańskiej 3 przed Domem Biskupów Krakowskich. No i jak widzieliśmy, no było to bardzo sympatyczne spotkanie, chociaż zawsze no jest ta przeszkoda języka. Ojciec Święty nie zna języka polskiego. Pamiętamy, papież Benedykt próbował mówić
papież Franciszek nie próbuje, ale ile było tej wielkiej sympatii, tej życzliwości dla młodzieży, dla wszystkich zgromadzonych tego tłumu przed domem biskupów krakowskich. Natomiast dzisiaj rano, wcześnie rano, bo zaraz po siódmej, 10 minut po siódmej, Ojciec Święty odwiedził mały kościół świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty. To jest kościół na ulicy świętego Jana, tuż przy rynku. Kościół, którym od lat zarządzają siostry prezentki. W Krakowie się mówi panny prezentki. W tym kościele jest przepiękny obraz Matki Bożej od wykupu niewolników, koronowany 50 lat temu przez kardynała Karola Wojtyłę. Ojciec Święty, ponieważ zna siostry prezentki z Rzymu, obiecał tym siostrom, że przyjedzie i odwiedzi. I rzeczywiście Ojciec Święty przyjechał tuż po siódmej, witały go siostry, ale witała go młodzież, bo siostry prezentki, panny prezentki w Krakowie prowadzą szkołę, najstarszą szkołę dla dziewcząt. Dzisiaj jest to szkoła koedukacyjna, są również chłopcy. Dzisiaj siostry mają filię tej swojej szkoły w Rzeszowie. Przyjechali też młodzi z Rzeszowa, dziewczęta, chłopcy. Przepięknie śpiewali. Ojciec Święty w ciszy wszedł do kościoła i położył piękny bukiet kwiatów, białych róż, przed obrazem Matki Bożej w wykupu niewolników, a potem wpisał się do księgi.